Dzień dobry, witajcie. Witam się z wami, trochę chora, dlatego tak mówię. Voice Miley Cyrus. Słuchajcie, dużo się tu pozmieniało, odkąd chyba ostatnio nagrywaliśmy update, prawda? Andrzeju, będziesz moim głosem. No więc mamy wszędzie podłogę, wszędzie są nasze panele i są ułożone tak co jedną trzecią, żeby było ładnie. Ja decydowałem, to się chwalę, ale jest super. To podłoga, przechodzimy dalej. Tu też jest podłoga i jest już fuga. Z tą podłogą jest lekki faka, ale w ciągu dnia aż tak się to mocno nie rzuca w oczy jak wieczorem. Płytki są z różnych serii i... To jest moje niedopilnowanie. Te są trochę ciemniejsze niż te. O, teraz to widać, bo nie dopilnowałam partii płytek i wiecie, jak się patrzy na nie z bliska, to różnicy aż tak nie widać gołym okiem. Widać dopiero jak się stanie, no i panowie układali, nie mieli szansy tego zauważyć. No i co? Powiedziało się A, to trzeba było powiedzieć B i płytki są ułożone. Dobra, dajmy łazienkę. W łazience są wszystkie płyteczki, wiszą, wiśni, grzejnik z powrotem. Są pozakładane zaworki pod pralkę i pod umywankę. Kipelek już wisi i jest taka super ekstra, taki feature do mycia tyłka. Jest już też brodzik i deszczownica, także super. Dzieje się. A, w ostatnim pokoju też jest podłoga. I to jest super. A tutaj nawet jest pomalowana ściana na nasz kolor, co żeśmy wybrali i bym powiedział, że jest naprawdę spoko. Tak. Kozacko. No. Ej, w kamerze się wydaje jaśniejszy niż jest na żywo. Na żywo on jest, słuchajcie, ciut ciemniejszy, ale ma taki ładny... No to w ogóle się wydaje białe. No właśnie. Kwestia balansu mieli w kamerze. On jest taki ładnie beżowy. A dzisiaj przyszliśmy sklecać mebelki do łazienki, żeby pomóc wykończeniu. Więc zabieramy się do roboty. Mamy do skręcenia trzy słupki, jeden duży. Cztery słupki. No trzy małe, jeden duży. Cztery małe, jeden duży. Może tak. I ewentualnie szafka, ale zobaczymy, ile nam się uda sklecić dzisiaj. Pracy. Nie wiem, z półtorej godzinki pewnie nam to zajęło. Wszystkie cztery słupki, jak widzicie, są już złożone do tego stopnia, do którego muszą być złożone. Potem się je wiesza, dopiero potem, jak już są powieszone, dokłada się półki i fronty. Więc na razie zostawiamy je na takim etapie. Teraz robimy chyba przerwę, co Andrzejku? Tak, Andrzej to zbierze. Ja mam swoje jedzenie w pudełeczku. Wyrzucimy od razu te pojemniki po tym, bo nie ma sensu, żeby tu leżały. I jak wrócimy, a już zjemy, to wtedy zabierzemy się pewnie za szafkę, taką tą do umywalki, no i za słupek ten duży.
Rozłożyliśmy sobie kartony, żeby nie poniszczyć podłogi. Ale chwilowo robimy przerwę, tak? Tak. Skręcamy kolejną rzecz. Słuchajcie, tutaj jest korpus szafki pod umywalkę. A tu się skręcała szuflada, ale mamy rannego, więc kończymy. Andrzeju, chcesz pokazać, co cię spotkało? No po prostu był pył i od tego, że kręciłem nas tutaj się pokrętam, to sobie zrobiłem bąbla, także tak. No ale bywa. Robimy przerwę, jedziemy do domku, wrócimy tu jutro. The next day. No i dzień dobry, my wracamy. Jest niedzielka. Jedziemy do mieszkania, żeby poskładać resztę rzeczy. Oczywiście ja już spełniłam swój obowiązek obywatelski, w sensie byłam na wyborach i muszę wam powiedzieć, że w ogóle mega dziwna akcja, dlatego że głosowałam w miejscu mojego zameldowania i jak podeszłam do pani odebrać kartę, to pani powiedziała, że nie mam jej na liście, nie? Miałam taki zawał, jeszcze sprawdzałam w aplikacji mObywatel, no i byłam przypisana do tej do tego okręgu wyborczego, więc wszystko się zgadzało. Potem dzwoniłyśmy na jakąś tam specjalną infolinię w związku z tym, a w międzyczasie panie mnie znalazły, słuchajcie, doszło do jakiegoś błędu na tej liście i mimo, że przy moim imieniu i nazwisku był wpisany poprawny adres, no to byłam jakby na liście przypisana do numeru jakby 10 mniejszego, nie? Jakby przy innym bloku, o, byłam wpisana na liście. Więc tak, ale udało się, zagłosowałam. Teraz jedziemy do mieszkania poskładać resztę mebli. Później podjedziemy do rodziców i Andrzej też zagłosuje. Trochę spupiliśmy temat, nie? Bo mogliśmy się w sumie przypisać Andrzejku do jednej komisji. W sensie do jednego... No taka, że nie musielibyśmy dzisiaj jeździć. Zagłosowalibyśmy w jednym miejscu, bo powiat pruszkowski i piaseczyński to jest ten sam okręg wyborczy. Więc tak, no ale nie wam... Oj, nie pomyśleliśmy o tym. Więc sobie dzisiaj troszeczkę pojeździliśmy. W każdym razie głos oddany, powiem wam, że było bardzo dużo ludzi. Stałam w dosyć sporej kolejce, także to akurat mnie cieszy. W sensie korzystajmy z tego, że możemy głosować, bo to jest naprawdę przywilej. No, także tak, tyle z wstawki o wyborach, a teraz jedziemy do mieszkanka i za chwilę zobaczycie, jak składamy resztę mebli. Andrzejek teraz skręca ten duży słupek. Skręciliśmy już szuflady do szafki pod umywalkę, ale to później wam pokażę. Największy element i najcięższy. No. Ale to jeszcze jest nic, bo ogólnie tutaj się trochę nie da co zepsuć. Najgorzej będzie chyba powiesić te drzwi lustrzane na ten słupek. Bo to się już wiesza, jak już się powiesi szafkę, nie? No, to prawda. No i też trzeba będzie w dwie osoby albo i we trzy. No. Damy radę, nie? Na razie zbijamy same, jakby wiecie, korpusy. No tak. A fronty będziemy przykręcać ogólnie do szafek, jak już będą wisiały. No i jest nasz duży słupek. Powiemy wam, słuchajcie, że bardzo fajnie składa się te meble z tego... Skala. Z tego Leroya, prawda? Wszystko dobrze spasowane. Nie ma tak, wagacie meble, jak składaliśmy naszą RTV-kę i szafki, to było tak, że niektórych otworów montażowych, które były w instrukcji, nie było wywierconych. Tak. No i były meble obite, jakoś tam pomalowane farbą, żeby nie było widać, no że dobra, są przepięte. No dobra, to był wypadek, no, no to tak, źle trafiliśmy. No, ale najgorsze było to, że nie było tych otworów jakby montażowych. Tutaj te wszystkie otworki były, oczywiście teraz je widać, do tego wszystkiego są zaślepki. No i zostawiamy to w takim stanie, bo to trzeba będzie powiesić. A to będzie robiło efekt wow, bo będzie lustro na tym. Tak, będzie na tym lustrzany front. I pokażę wam jeszcze, tutaj są złożone te szufladki. Ta nie jest złożona w całości, no bo do tego, jak widzicie, jest jeszcze jedna taka deseczka. Ale nie montowaliśmy tego, bo to zależy od tego, jakie będzie wycięcie pod rurę. Pod syfon, w umylant. Tak. Więc tak, ale wszystkie takie większe elementy już są złożone, potem zostanie już tylko zamontowanie... Hint, który jest w instrukcji. Mimo, że te wszystkie szafki są do powieszenia, nie ma kołków i śrub montażowych w zestawie, więc trzeba samemu kupić.
Śruby. Śrub tylko brakuje. No śrub i kołków. Wiercisz dziurę w ścianę, wkładasz kołek i śrubę. Aha, okej. No to faktycznie tego nie ma i w instrukcji, słuchajcie, jest to wyraźnie pokazane. Może pokażę wam na przykładzie tej tutaj. Jak czegoś brakuje, o, to w instrukcji macie taki koszyczek, że musicie po tą część jechać do sklepu. To, co jest w pudełeczku, no to właśnie jest częścią, a to, co jest w koszyczku, to jest do kupienia. Much later. Wróciliśmy do mieszkanka, słuchajcie, przywieźliśmy przy okazji okap i jak pewnie widać, wszystkie ściany są już pomalowane. Tak się prezentuje ten kolor, słuchajcie, on w kamerze wygląda bardzo jasno, bo w zasadzie jest jasny, ale na żywo wydaje się ciut ciemniejszy, no tylko no właśnie, nasze mieszkanie jest ładnie doświetlone, więc tak się to prezentuje. Tutaj pojawiły się już te listwy na łączenia, bardzo ładny kolor mają. Zamontowany też jest próg już. O, tu przy wejściu. No i co? Pokazywaliśmy łazienkę, jak była gotowa? Chyba nie. No, to tutaj wiszą szafeczki. Jak widzicie, już są powieszone. Zamontowana jest też umywalka. No tutaj kabina prysznicowa. No i tutaj wiszą nasze słupeczki. Tak, tutaj dojdzie oczywiście pralka, suszarka. Będzie blat na blacie. Pewnie będą w koszyczkach pochowane rzeczy do prania. Także tak się to prezentuje. Przywieźliśmy mopa. Chcemy wszystkie rzeczy z tego pokoju wynieść, dlatego że w poniedziałek przyjeżdża tu dostawa AGD. Chcemy tu odkurzyć, umyć podłogę. Myślę, że wyłożyłabym to też kartonami. Żeby, wiecie, w trakcie, jak będziemy te AGD tutaj przywozić, składować, żeby po prostu podłoga się nie poniszczyła. Także tak, bierzemy się do pracy. Witam się z wami z garażu. Przyjechaliśmy zamontować fronty i żeby nie jeździć na pusto, to zabraliśmy ze sobą już trochę rzeczy. Zabraliśmy po prostu to, co w domu trzymaliśmy i tak w pudełkach, bo wiecie, nie trzeba było tego pakować. Także jak widzicie, trochę gratów, stołeczek ze sobą mamy. Jedziemy na górę i bierzemy się za co? Za szafeczki. Trzeba i generalny porządek. Tak, i posprzątamy. Przynajmniej postaramy się dzisiaj trochę posprzątać. Słuchajcie, trochę już tu siedzimy. Jest godzina 15:20, czyli pewnie jakieś 4 godziny, coś koło tego, Andrzeju. Już tu jesteśmy. Ten pokój, jak widzicie, robi się graciarnią, ale taki jest. Takie będzie póki co założenie tego pokoju. Właśnie, że wszystkie rzeczy, które musimy składować, będą tutaj. Andrzej pomontował gniazdka i kontakty tu, gdzie można było to zrobić. Działa? Działa, tak. Brawo, Andrzejku. Złożyliśmy już, bo to jest w sumie klucz całego filmu, meble. Są ściągnięte naklejki, fronty, jak widzicie, są zamontowane. Umyłam szafki w środku, na tyle, na ile są złożone. Reszty półek na razie nie wkładamy. Przywieziemy tu swoje graty i zobaczymy, na jakiej wysokości te półki porobić. I dopiero wtedy, jak je porobimy, to też, wiecie, za ślepkami to pozamykamy. No to w sumie możecie już zobaczyć, jak się prezentuje łazienka, bo tutaj są te półsłupki. Tutaj jest nasza umywalka, kabina. Też już pozdejmowaliśmy z niej naklejki. I słupek, który jest lustrem. Także tak, umyłam też już tą dolną część, w sensie płytek. Powiedzmy, że od fugi w górę to jeszcze za bardzo nie myłam. Ale ta dolna część tutaj już jest umyta. Andrzejek myje podłogi. O, jeszcze jest naklejka na kibelku. Także tak. O, stąd jeszcze trzeba ściągnąć naklejki. Dobrze, to na chwilę. Jeszcze tu są. No i stwierdziliśmy, że nie montujemy rączek, które są w zestawie do tej szafki, bo się nam po prostu nie podobają i jeżeli tak zrobimy, to wtedy
rączki, jakby w każdej szafce będą z innej parafii, więc zamontujemy takie rączki, jakie... O, takie. Tak. Więc zamontujemy takie rączki, jakie mają być do tej szafy lustrzanej, czyli takie jakby montowane tu od spodu i będzie taki wystający dyndzel, tylko żeby chwycić. Także tak, tak się prezentuje łazienka. Drzwi jeszcze przez dłuższy czas w niej nie będzie, także gości tu nie planujemy póki co zapraszać. Tu się oczywiście pojawi lustro i będzie też oświetlenie. Tam, gdzie jest ta dziura wywiercona, nie widać, nie fokusuje mi się. O. Pojawi się najprawdopodobniej taka szyna. Już nawet jedną mamy, tylko póki co leży, bo nie jesteśmy pewni, czy będzie nam pasowała, bo wybraliśmy ją w kolorze czarnym. Tu miały być czarne dodatki. Koncepcja się zmieniła, ale myślę, że w dalszym ciągu postawię na jakieś czarne koszyki, wiecie, czarne rzeczy na mydło i tak dalej. Zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie tak się prezentuje łazienka. Andrzejek właśnie myje podłogę i zaraz stąd uciekamy, bo już robimy się głodni, także dziękujemy wam bardzo. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i co? I do zobaczenia w kolejnym filmie.